Cześć z tej strony BN2.3 i witam Was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Extra. I dziś przyjrzymy się, jak naprawdę potężna może być Jokul z Kingdom Rush Vengeance. Z jednego z ostatnich newsletterów dowiedzieliśmy się, że to Jokul właśnie pokonała Bonharta i to Jokul sprawiła, że musiał on zostać wskrzeszony przez Weznana. Niejako no i właśnie to wskazuje, że postać ta może być potężniejsza niż nam się do tej pory wydawało. Samego Bonharta na myślę nikomu nie muszę przedstawiać. Smoczy Mag Faustus, który potem zmienił się w nieumarłego smoka. I Bonhart jest naprawdę potężnym bohaterem. Potrafi on przywołać różne jakieś toksyczne chmury, strzelać takimi odłamkami kości czy jakimiś magicznymi atakami. Związanymi właśnie z taką już bardziej mroczną magią, z nekromancją, potrafi też przywołać kościste smoki, kościste ogary. I generalnie, jak widzimy, jest naprawdę potężnym bohaterem, potężnym smokiem. I jako smok też jest postacią, która potrafi się przemieszczać dość szybko, dość dźwignie. Dlatego no, to, że Jokul pokonał Bonharta, no to świadczy o niej dość dobrze. Sama Jokul oczywiście występuje, tak jak już powiedziałem, w Kingdom Rush Vengeance gdzieś jednym z bossów. No i walka z tym bossem jest taka dość specyficzna, ponieważ nie atakujemy Jokul za pomocą naszych wieżyczek, jednostek, bohaterów, a żeby zadać jej faktyczne obrażenia, musimy co jakiś czas skorzystać z gublińskich dział. I cztery bądź pięć takich strzałów powodują właśnie śmierć Jokul. No i generalnie Jokul. Tego nie możemy jej odmówić. Jest wytrzymała i na pewno jest bardzo też silna z racji na swoje gabaryty. Jest ona matką wszystkich smoków z północy, a także wszystkich wyvern i tak dalej. I taką ich królową. No i właśnie. Postać ta, wiadomo, musiała być całkiem potężna, ale może być potężniejsza jeszcze bardziej, zważąc, że pokona Bonharta. No wiadomo, wytrzymałość. I samo to, że jest dość duża, nawet bardzo duża, ogromna, nie świadczy o tym, że jest to postać potężna. Bo to, że coś jest duże, to nie znaczy, że musi być jakieś mega potężne. No i też sam fakt, że jaki okul w ogóle walczyła z Bonhartem. Bo nawet podczas boss fightu z nią, ona wyłania się tylko częściowo. Widzimy jedynie jej głowę. Natomiast no Bonhart, jako bohater, który jest taki zwinny, i mógłby nawet wysoko w powietrze się unieść No to pytanie, czy to sprowo sprowokowało Jokul do tego By ta jakoś może wypełzła z tej jamy, w której się kryła Czy może udało jej się jakimś studem zestrzelić Bonharta Zamrozić I to spowodowało, że on spadł i po prostu się rozbił hmm. No właśnie to też jest dość ciekawe pytanie i tak jak już chyba kiedyś mówiłem, Jokul kojarzy mi się z Czerwoną Śmiercią z Jak wytresować Smoka z pierwszej części tej serii filmów animowanych. I tam właśnie Czerwona Śmierć w pierwszych scenach filmu, gdzie została przedstawiona ta postać, wprowadzona, zachowuje się troszeczkę podobnie jak widzimy Jokul, że te inne smoki różnych gatunków przynoszą jedzenie. I czerwona śmierć tylko wyłania się, by to jeść. Natomiast czerwona śmierć, sprowokowana potem przez wikingów, wychodzi ze swojej jaskini, ukazuje się w pełnej krasie, a potem, gdy szczerbatek i czkawka przybywają, no to jeszcze mamy walkę między szczerbatkiem i czkawką, a właśnie czerwoną śmiercią, która jeszcze też potrafi latać. Potrafi też dziać ogniem, także jest to zupełnie inny rodzaj smoka niż Jokul. Ale pytanie właśnie, czy Jokul w ten sam sposób mogła wypełznąć z tej swojej jamy? Natomiast w przeciwieństwie do Czerwonej Śmierci Jokul nie posiada skrzydeł, więc nie była zdolna, by znieść się w powietrze. Natomiast po tym, jak Jokul zostaje pokonana i kończy się poziom, mamy kacsenkę. Jak Weznan przygląda się ciału martwej Jokul i widzimy, że sama smoczyca, matka smoków, przypomina właściwie Glaurunga z świata Tolkiena. Czyli mogła się nawet i sprawnie przemieszczać, jeśli by wyszła z tej swojej jamy pieczary. Natomiast pytanie, czy na tyle szybko i sprawnie, by w jakikolwiek sposób dorównać Bonhartowi, który wydaje mi się, że mimo wszystko, z racji na posiadanie skrzydeł, był raczej bardziej mobilny. Natomiast no mogła ziać tym właśnie lodowym oddechem i w ten sposób trafić Bonharta, zamrażając go, a ten przy dużej prędkości po prostu już zamieniony w kawałek lodu, albo po prostu w taki tylko sposób zamrożony, że nie był zdatny do dalszego lotu, powoli opadał i z tej dużej wysokości uderzył w jakieś skały rozbił się, kości się rozpadły i dlatego musiał zostać poskładany, a zginął w cmentarzysku smoków w tym miejscu, gdzie właśnie znajdujemy jego, jego kości i możemy zdobyć to osiągnięcie w Kingdom Rush Vengeance, to no, takie jest chyba najrealniejsze Wytłumaczenie tego, jak mogło dojść do tego, że Bonhard w ogóle będąc nie umarłym, ale zginął. Bo no innego chyba wyjścia nie widzę. No być może kiedyś twórcy jeszcze rozwinął ten wątek, choć troszeczkę też w to wątpię. No po prostu wyjaśnili, dlaczego Bonhard zginął, dlaczego powrócił, kto go pokonał. I raczej tej szczegółowo walki nie będą opisywać, natomiast no wydaje mi się, że. Jokul na 90% właśnie go po prostu celnie trafiła swoim oddechem i to sprawiło, że Zaki zamrożony uderzył z ogromnym impetem w jakieś skały i się rozbił. I to spowodowało jego ostateczne pokonanie do momentu, aż skrzesił go Weznan, który chciał go właśnie użyć podczas wydarzeń z Kingdom Rush Alliance. No i myślę, że to jest najrealniejsze wytłumaczenie. Natomiast czy Jokul wyszła z tej jamy, gdzie przebywała na czas starcia z Bonhartem, czy może tylko też widoczna była jej głowa i tak próbowała trafić Bonharta e, tak jak podczas boss fightów Kingdom Rush Vengeance, ale wydaje mi się, że realniejsze jest to, że nawet wyszła, bo to, żeby siedziała tutaj w tej jamie, raczej by było bez sensu. No i to może sprawić, że Jokul może być jednak troszeczkę potężniejszą smoczycą niż nam się wydawało. I może jednak stanowiłaby też i zagrożenie, gdyby przyszło jej się spotkać ze smukami takimi jak Dianion, Murglun czy nawet Iberesat. Także wygląda to dość ciekawie. No i myślę, że taka wizja tego jak mogła wyglądać walka Bonharta z Jokul raczej jest dość realna. Miałem nagrać odcinek Bonhart kontra Jokul. Taka propozycja padła na Discordzie. Ale stwierdziłem, że zamiast tego y, troszeczkę poruszymy wątek tej walki i nie będzie to właśnie odcinek serii Kingdom Rush Pojedynki, a Kingdom Rush Extra. No i myślę, że więcej do dodania nic nie mam. Taki materiał troszeczkę bonusowy, poza jakąkolwiek kolejnością, bo nie było też żadnego głosowania ani nie było to zapowiadane, ale stwierdziłem, że nagram. Taki oto materiał, i myślę, że jeszcze z takich materiałów, nazwijmy to bonusowych, z jeden czy dwa związane z Kingdomem się pojawią. Także wyczekujcie, bo już niebawem na kanale te filmy się pojawią. Także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!